Rozpoczynamy od wizyty w Kłodzku. Śląsk Rafała Kalwasińskiego mierzył się z Doralem Nysa. Wrocławianie wygrali 83-65. Był to wyjątkowy mecz dla obrońcy gości Artura Grygiela, który w poprzednim sezonie występował jeszcze w drużynie Doralu. Grygiel zagrał dobrze przeciwko swoim byłym kolegom i był jednym z najskuteczniejszych zawodników spotkania. O sukcesie wrocławian zadecydowały pierwsza i czwarta kwarta. Śląsk na inaugurację rzucił 33 punkty, tracąc zaledwie 17 w ostatnich 10 minutach, natomiast zdobył 23 oczka, a rywalom pozwolił na rzucenie 9. Mecz, mimo wysokiej wygranej, był emocjonujący przez 3 kwarty. W odpowiednim momencie Śląsk jednak przyspieszył i pokazał, że zasługuje na fotel lidera drugiej ligi grupy B. Najskuteczniejszym zawodnikiem naszych był zdobywca 25 punktów Mirosław Łopatka. Wszechstronnie zagrał Radosław Chyrzyk, który do 16 punktów dołożył także sporo zbiórek i asyst. Wspomniany Artur Grygiel rzucił natomiast 14 oczek.